Cześć. Dzisiaj razem z Kasią zaproponujemy Wam ćwiczenie na nadziaki i wstawki, czyli obrony za pomocą ostrza noża, obrony przed ręką zbrojną sparring partnera. Do tego ćwiczenia, poza oczywiście pomocą drugiej osoby, będziemy potrzebować możliwie lekkiej chusty. Im lżejsza, tym łatwiej. Im cięższa, tym trudniej. Takie przynajmniej do mieszku jedwabiu lub wiskozy, opadające swobodnie, będą najlepsze. I atrapy noża. Ja za chwileczkę stanę bokiem i będę miarowo pracował. Jednocześnie mogę wprowadzać w to ataki, czy cięcia, czy pchnięcia, jest to obojętne. Mogę nie. Ważne, żeby nie stał gotowy, przygotowany w pozycji i nie czekał. No, chyba że chcę sobie ułatwić to ćwiczenie, bo wtedy proszę bardzo. Tylko będzie raczej nudno. Więc za chwilkę poproszę Kasię, żeby stanęła za mną i w dowolnej dla siebie chwili rzuciła w taki sposób chustą, żeby ta przeleciała przede mną. Ważne, żeby przeleciała przede mną, a nie trafiła mnie w tył głowy czy z góry pionowo na głowę, bo przed tym obronić się po prostu nie sposób. A w momencie, kiedy chusta przelatuje przede mną, jest to symulowany atak na rękę zbrojną. Czyli w ten sposób ta chusta symuluje czyjąś rękę z nożem, z atrapą, która chce trafić w moją rękę. Więc ja będę planował nastawić sztych lub krawędź śnącą, tak by chusta została możliwie na mojej atrapie, a nie trafiła mnie w przedramię, w rękę czy gdziekolwiek indziej. Ale to teoria. Teraz zobaczymy praktykę. I mamy. Czyli chusta zostaje na atrapie, nie dotykając ręki. Czy ona później spadnie z tej atrapy, czy nie, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Popróbujcie i dajcie znać, jak mi się podobało. Dzięki.